Cześć, dzisiaj home tour, czyli oprowadzanie po mieszkaniu. Jest to dla mnie wyjątkowy projekt, ponieważ jego realizacja odbyła się jakieś 5 lat temu, czyli były to początki moje zawodowe. Dlatego jestem bardzo ciekawa, co o nim będziecie sądzić. Czy jest on passé, czy jednak dalej wpisuje się w obecne trendy. Zapraszam do oglądania. Jest to mieszkanie dwupoziomowe, około 75 metrów. Na dole mamy salon z aneksem, łazienkę oraz sypialnię, a na górze taka przestrzeń otwarta z wydzieloną garderobą. Zajmiemy się dołem. Wchodzimy i po prawej stronie mamy właśnie pokój dzienny z aneksem. Jest to o tyle wyjątkowa przestrzeń, kiedy mamy antresolę, że wydaje się ona naprawdę dużo większa niż jakby sufit był zamknięty na tej standardowej wysokości około 3 metrów. Wpada bardzo dużo światła, robi się ciekawa architektura i to już robi robotę. Inwestor chciał, co było bardzo dobrym pomysłem, żebyśmy zostawili odkryty beton na suficie. No i to już jest taki bardzo mocny akcent, który trochę determinuje charakter tych pomieszczeń. Tak krótko o stylu industrialnym. Oczywiście jest to taki styl, który kojarzy nam się z chłodem, z zimnem, z tym, że coś jest surowe, niedokończone, takie bardziej przemysłowe. I tak mogłoby być, ale kiedy chcemy, aby ten styl industrialny pojawił się w naszym prywatnym wnętrzu, w mieszkaniu albo w domu, to warto jest go przełamać dodatkami, elementami, które sprawią, że jednak poczujemy się bardziej domowo i przytulnie, a nie jak na hali produkcyjnej. Więc oczywiście tutaj w grę wchodzi podłoga. My zdecydowaliśmy się na panele ze względu na pieska, który jest także lokatorem tego mieszkania. I pamiętajcie, jeżeli macie zwierzaki, psy, to panele sprawdzą się zdecydowanie bardziej niż drewno, które jest materiałem miękkim i będzie na nim widać więcej uszkodzeń. Do tego dobraliśmy stopnie drewniane na schodach, które uważam także są tutaj bardzo ciekawym elementem. Tych schodów nie było, zostały zaprojektowane, jest to połączenie elementów stalowych ze stopniami drewnianymi. Kolejnym elementem industrialnym niewątpliwie jest oświetlenie. Oświetlenie tak zwane techniczne, kierunkowe, które ma doświetlać nam konkretną przestrzeń, prowadzone natynkowo. To znaczy, zostawiliśmy kabel czarny, mocny, który ma być widoczny. I mało tego, oświetlenie przy stole także jest poprowadzone natynkowo. Czyli stworzyliśmy taką małą instalację. Aneks kuchenny. Można powiedzieć z jednej strony, że jest on neutralny i będzie pasować do każdej przestrzeni i rzeczywiście tak jest, dlatego że kuchnia jest czarno-biała, ale oczywiście bardzo dobrze wpisuje się w tę przestrzeń, czyli jest kontrastowa, są mocne elementy jak ciemna lodówka, jak blat na wyspie. Blat wykończony jest konstrukcją stalową z otwartymi półkami. W przestrzeni holu oraz aneksu daliśmy płytki gresowe, szare, imitujące oczywiście beton, żeby było całościowo i spójnie. Co w holu? W holu przy wejściu jest miejsce na sporą szafę wnękową, w której ukryliśmy pralkę i przez to, że została ona wykończona lustrem, oczywiście fajnie odbija nam przestrzeń i jest też elementem dekoracyjnym. Po lewej stronie holu zaczyna nam się regał. Regał, który jest zrobiony z elementów stalowych oraz płyty laminowanej w kolorze bardzo zbliżonym do koloru podłogi. Jest to fajny element dekoracyjny i praktyczny. Jest to właściwie jedyne miejsce, gdzie można wyeksponować różnego rodzaju dekoracje, książki, dodatki, ale też ma w sobie zamknięte, ukryte schowki. Ważnym punktem tej przestrzeni jest narożnik. Duży, grafitowy narożnik, bardzo wygodny, na którym pojawiły się kontrastowe poduchy. W
wspomniałam o tych dodatkach, które przełamują styl industrialny, i to jest właśnie podłoga, na pewno sofa, na pewno poduchy, na pewno zasłony i wszelkiego rodzaju dekoracje, a także rośliny. Rośliny, które zawsze dodają przytulności i jest ich tam naprawdę sporo. Ja kilka lat temu zostawiałam to mieszkanie, aż tylu ich tam nie było, ale za to duży, duży plus.